pierwszy raz, odkąd przyjeżdżam tutaj z jakimikolwiek zespołami, bo wracam bez zdobyczy punktowej. Ostatnimi czasy raczej wywoziłem punkty, ale tak w sporcie bywa, no, że ktoś po meczu jest niezadowolony. Na pewno nie jestem zadowolony z gry mego zespołu w pierwszej połowie. Uważam, że pierwszą połowę żeśmy przespali. Przeciwnik zdobył za łatwo dwie bramki, a gdy przegrywa się 2-0 z taką dobrą drużyną jak Miedź, która potrafi się utrzymywać przy piłce, to ciężko odwrócić losy spotkania. Nam udało się strzelić jedynie honorową bramkę, tak zwaną kontaktową. Szukaliśmy wprawdzie okazji do zdobycia punktu, ale niestety argumentów mieliśmy dzisiaj za mało. Mogę swoim piłkarzom podziękować za zaangażowanie, za to, że w końcówce robili wszystko w tym kierunku, żeby losy tego meczu odwrócić. No niestety się nie udało. Ale cóż, taki jest sport, nic się nie dzieje, gramy dalej. Za 4 dni mamy następne spotkanie, w którym będziemy chcieli powetować sobie te straty poniesione tutaj. Korzystając z okazji, gratuluję trenerowi gospodarzy zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję. O, to rzadko Piotrek to mówisz, ale serdecznie dziękuję, jak to w twoich ustach. No ja powiem tak, że ci trenerzy, którzy przyjechali dzisiaj na mecz Miedzi Legnica, na pewno zobaczyli dobrze grającą Miedź i na pewno wyciągną sobie swoje wnioski do swoich warsztatów pracy. To tak na marginesie. A druga sprawa, no powiem szczerze, że kapitalna pierwsza połowa wysokim pressingiem, to była ta Miedź drugoligowa w tych meczach naprawdę wybitnych i dobrych. Ja się cieszę, że to może do końca Piotruś powiedział, że GKS jeszcze był w autokarze i nie dojechał. No proszę też sobie wyobrazić, że przyjechali w dniu meczu zespół, który gonił te punkty i faktycznie my żeśmy może ich zaskoczyli takim właśnie tą agresją naszą, bo mieliśmy te dwa dni po Sandecji bardzo takie, bym powiedział, mocne, ale nie może jakimś tam motywacyjne, ale takie mocne, żeśmy sobie powiedzieli po męsku, że koniec może ładnego grania, pięknych recenzji Zora, aż pięknych recenzji w niektórych prasach czy portalach, no na pewno nie naszych, ale generalnie uważam jedną sprawę, że pokazali chłopcy dzisiaj taką złość sportową, że faktycznie może troszeczkę inaczej, może mniej ładnie, ale skutecznie. I za ten mecz do 70 minuty, powiem szczerze, byłem ogromnie zadowolony z organizacji gry, z utrzymywania się przy piłce. Faktycznie to jest bardzo groźny zespół i nie zgodzę się już dzisiaj po tym meczu, że Tychy to się równa Rocki i Mandry, że to jest siła, oczywiście nie umniejszając roli trenera, tylko jest dobry, wyrównany, fajny śląski zespół, który Piotr prowadzi. I tym bardziej się cieszę, bo zawsze ta rywalizacja między, tak na marginesie, to co Piotr powiedział, na marginesie nasza rywalizacja, bo jest to długoletnia znajomość i jako trenerów prowadziliśmy pogoń. Piotr u mnie grał pierwsze skrzypce jako kapitan zespołu. W Pogoni Szczecin znamy się od lat i zawsze ta rywalizacja jest taka, gdzieś tam jesteśmy ambitnymi ludźmi, Piotr bardzo. No i się cieszę, że pokonałem Piotra. To nie znaczy, że mu nie współczuję, bo nie ma czego, bo Beniaminki, które grają, są rewelacją rozgrywek i tylko te 2 czy 3 dni, które wybuchło w Legnicy, no po prostu są niepotrzebne, bo to rodzi tylko niesmak i takie zaburzenie programu. No szkoda tych chłopaczków po prostu tak po głowie rąbać, tym bardziej, że naprawdę oni grają w koszulkach Miedzi Legnica, kochają ten klub, zarabiają w tym klubie, ale są i mieszkają w Legnicy. Dzięki. Czy mają Państwo pytania? Nie, to dziękujemy.